Witajcie, tu Jacek Filipowicz, MGSM.pl. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak fajnie się w Alcatel One Touch Hero używa rysika. Rysik chowany jest tutaj na dole w obudowie, cały się mieści. No, mam nadzieję, że będzie widać dziurkę. Łatwo go można wyjąć, łatwo go można włożyć. I w tych aplikacjach, które nam producent oferuje na samym początku, jest wykorzystywany przede wszystkim jako sposób na szybkie policzenie różnych rzeczy i na szybkie robienie notatek. Mamy tutaj aplikację do zrobienia, po której kliknięciu otwiera nam się taki interfejs, w którym możemy dodać kolejną notatkę i tutaj wypisujemy, nie wiem, na przykład spotkanie. O, zobaczcie, że rozpoznał, wpisał, pozwolił mi ewentualnie wybrać z poprawienia pisowni ze słowniczka poprawną formę, którą chciałem napisać. Drugiego ma ja. Zobaczcie, że ja tak naprawdę trochę piszę jak kura pazurem i właśnie napisało, że ma ja. O, no tak. Wycofajmy ten ostatni znak. Poprawmy to, co zrobiłem źle. Maja, dopiszmy. Da radę? Da radę. O, zobaczcie, po dopisaniu poszło. O 9:30. O. Udało się, zróbmy okejka. Spotkanie 2 maja. O, spacji nie zrobił. O 9:30. Zapisał. Pisze się w miarę fajnie, nie można niestety zbyt szybko. Ja niestety mam jeszcze do tego takie przyzwyczajenie, żeby lekko ten rysik naciskać, jego nie trzeba naciskać. Daje się te notatki robić zupełnie spokojnie bez tego. I to jest jedna fajna rzecz. Można oczywiście pisać również w SMS-ach, można pisać w e-maile ręcznie, ale w czasie, kiedy możemy sobie użyć Google'a, który rozpoznaje głos i gdzie możemy podyktować SMS-a czy maila głosowo, kwestia pisania troszeczkę traci na wartości. Podejrzewam, że raczej będziemy tego używali w momencie, kiedy nie możemy mówić na przykład do robienia notatek na ważnych notatek na jakichś ważnych zebraniach. Jest jeszcze druga aplikacja, która się nazywa FastMath i ona służy do liczenia. Zobaczcie, że interfejs jest dosyć taki prosty, rzekłbym ascetyczny, ale możemy tutaj dokonywać stosunkowo trudnych obliczeń również podręcznie, za pomocą rysika. No, zobaczmy. Spróbuję napisać coś trudnego. 253 razy 24 pod... Aj. No tak, troszeczkę nie poszło. Spróbujmy jeszcze raz. No, nie chciałem wyjść. Chciałem wykasować to. Skasuj mi to. Spróbujmy jeszcze raz. Ja tutaj piszę patrząc jednocześnie w kamerę, dlatego mam pewien problem z poprawnym pisaniem. Spróbujmy. 253 razy 24 plus 2. Zróbmy to jeszcze pod kreską. 2 pierwiastki z 2. Co on z tym zrobi? No zobaczcie. Rozpoznał bez żadnego problemu to, co napisałem i podał wynik. Zdaje mi się, że dobry. Dlatego, że licząc kilka rzeczy na piechotę, sprawdzałem go dwa razy i okazywało się, że liczy bez najmniejszego problemu. W związku z tym mamy fajny, szybki kalkulator z odręcznym pisaniem. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś potrzebuje. Można oczywiście wykorzystać ten rysik na całe mnóstwo innych sposobów. Można pobrać aplikacje do rysowania. Można pobrać inne jeszcze aplikacje, które pozwalają na to, żeby odręcznie zapisywać notatki. W każdym razie tyle na szybko można zaraz po zakupie tego Alcatela, dlatego że aplikacje, które dzisiaj pokazywałem, są po prostu wbudowane w telefon natywnie. Jeżeli go kupicie, one tam powinny być. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. W możliwości interfejsu rozpoznawania pisma w Alcatelu One Touch Hero pokazywał Jacek Filipowicz, MGSM.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.